Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku PMS-a, no bo w końcu koniec czerwca za nami. No i sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się w showbiznesie w tym miesiącu. W tym odcinku między innymi Borys Szyc pokazuje świadectwo córki z paskiem. Zakończył się Big Brother, wygrała go Madzia, czy nadal jest z Olechem? Zuzanna Borucka pokazuje kontrowersyjny post i traci konto na Instagramie. Fame MMA, kobieca walka wieczoru, kto wygrał w ringu, a kto poza nim. Nowy zespół na muzycznej mapie Polski. Pierwszym tematem, którym się zajmiemy, będzie moda na pokazywanie świadectw z paskiem. Bardzo dużo osób zdecydowało się w czerwcu, no bo to przecież koniec roku, pokazać, że ich dzieci w tym roku wpisały się na medal. No i oczywiście od razu pojawiło się mnóstwo osób, które hejtowały ten pomysł, no bo że to jest takie straszne, taką presję wywiera na dzieciach i w ogóle przecież nie wolno się tym chwalić, że nasze dziecko się dobrze uczy. Moim zdaniem totalnie nieprawda. W czasach, kiedy cały czas kult sylwetki, kult tego, jak wyglądamy, to, że na Instagramie robią karierę bardzo dziwni ludzie, którzy w sumie niewiele potrafią, ale na przykład bardzo dobrze wyglądają, jest tematem, który oburza wiele osób, a jednocześnie, kiedy ludzie chwalą się tym, że ich dzieci dobrze się uczą i potrafią swoją wiedzę przekuć na sukcesy, jest również hejtowane. I właśnie Borys Szyc jest jedną z osób, która zdecydowała się pokazać świadectwo swojego dziecka. Borys pokazał świadectwo córki Soni, pogratulował jej sukcesu, no i w zamian otrzymał falę hejtu. Naprawdę, dla mnie totalnie dziwna akcja. W tym miesiącu również zakończył się Big Brother, czyli reality show, które powróciło po latach. No i elektryzowało opinię publiczną, ale chyba nie do końca w taki sposób, na jaki liczyli twórcy tego programu, bo miało to być wielkie boom. Myślę, że miał być to flagowy program telewizji TVN7. No a na początku okazało się, że wszystkie portale piszą o tym, że postaci, które tam weszły, są bezbarwne, że program jest nudny, nic się tam nie dzieje. No i z taką konkurencją jak Warsaw Shore czy Eks na plaży, gdzie non-stop się biją, nie szczędzą sobie ostrych słów, a seks nie jest niczym dziwnym, Big Brother po prostu wymięka. No, ale chyba nie było tak źle, ponieważ stacja ogłosiła, że będzie kolejna edycja, a dodatkowo faktycznie osoby, które znalazły się w domu, zyskały bardzo wielu fanów. A najwięcej zyskała ich oczywiście Madzia, która wygrała ten program. No i oprócz tego, że wygrała 100 tysięcy złotych, no i tytuł zwycięzczyni pierwszej edycji po przerwie Big Brothera, również wygrała miłość, ponieważ w domu wielkiego brata spotkała Ukraińca Olecha, który też kontrowersje wzbudził swoimi wypowiedziami na temat podziału obowiązków w związku. No i teraz wszyscy zastanawiają się, czy ta para ma szansę na to, żeby miłość przetrwała. W końcu mieliśmy już w historii takie związki, jak na przykład z pierwszej edycji Karolina i Grzegorz. No i po wyjściu z domu wielkiego brata okazało się, że te pary do siebie nie pasują. Jak będzie tym razem? Wszystko się okaże. Na razie z tego, co widziałam, para ma się dobrze, pokazują razem wspólne zdjęcia na Instagramie, więc pozostaje życzyć szczęścia. Zuzanna Borucka, czyli Banshee, elektryzuje internet naprawdę od jakiegoś czasu. Jest youtuberką, która naprawdę bardzo dużo zgromadziła osób na swoich profilach. Znikała, pojawiała się, miała różnego rodzaju problemy, ale ostatnio chyba jej największym problemem jest to, że jej Instagram przestał istnieć. Jej profil usunął sam serwis, ponieważ influencerka postanowiła, nie wiem czy to był żart, czy podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, że Hitler, Mussolini czy Bin Laden i jeszcze kilku innych zbrodniarzy, kiedy byli dziećmi, powiedziała, że ona po prostu nie potrafi nie lubić ludzi. No właściwie nie wiem do końca, jaki miał być przekaz tego posta, ponieważ myślę, że bardzo dobrą odpowiedzią na to jest fakt, że przez tych właśnie mężczyzn bardzo dużo dzieci nie mogliśmy oglądać jako dorosłe osoby, ponieważ po prostu przez nie zostały zamordowane. No i oczywiście ruszyła później fala hejtu na Banshee. Jedną z osób, które się wypowiadały, była Karolina Korwin-Piotrowska, która mówiła, że powinno się Zuzannie odciąć internet, zablokować jej właściwie wszystkie konta i ona zaleca jej wizytę u psychologa, ponieważ jeszcze jest na to czas, a nie wiadomo, co będzie później. No i oczywiście Zuzanna odpowiedziała Karolinie, że ona bazuje na hejcie. No i faktycznie
faktycznie często Karolina ma dość kontrowersyjne wypowiedzi na różne tematy, ale myślę, że w tym wypadku akurat Banshee nie powinna się na nikogo obrażać i krytykować niczyich słów, które pod jej adresem padły, ponieważ faktycznie nie było to zbyt dobre posunięcie i trzeba by na przyszłość przemyśleć kwestie publikacji w internecie. Fame MMA! No tak, 22 czerwca odbyła się ta gala. No i oczywiście od razu pojawiło się mnóstwo publikacji w internecie. Czytałam nawet o 4 milionach w sumie odszkodowań za streamowanie tej gali nielegalne w internecie. No tak, bardzo dużo osób chce oglądać tę galę, ale wiele osób nie chce za nią płacić. I o ile ja nigdy piractwa nie popieram, to tutaj akurat wcale się nie dziwię, bo ja to bym za żadne pieniądze tego oglądać nie chciała. Ale wiem, że to was rozgrzewa, więc powiem wam, że oczywiście najczęściej komentowaną walką była walka Marty Linkiewicz z Lil Masti. Już w poprzednim PMS-ie mówiłam wam, że dziewczyny bardzo mocno komentowały nadchodzącą galę, wyzywały się, nie szczędziły sobie gorzkich słów. No i jak zakończyła się ta walka? Wygrała ją Lil Masti, czyli jednak doświadczenie sportowe. Ale czy poza ringiem również? Bardzo wiele osób mówiło, że Lil Masti trochę przesadziła, jeżeli chodzi o wypowiedzi pod adresem Marty Linkiewicz, ponieważ oczywiście Marta Linkiewicz używała bardzo ostrego języka, ale wszyscy ją z tego znamy. A Lil Masti, czyli Aniela Bogusz, mówiła, że będzie chciała pokazać się jako kobieta z klasą i będzie właśnie o ten honor kobiet walczyła. Wygrać się udało, ale myślę, że wizerunkowo i tak wygrała jednak Marta Linkiewicz, która później z bardzo dużym dystansem podeszła do tego werdyktu. Oczywiście opowiadała tam, że potknęła się o własne nogi i że będzie walczyć dalej, ale jednak powiedziała, że nigdy takiego wpierdzielu jeszcze nie dostała i myślę, że po raz kolejny kupiła uwagę swoich widzów. Pani, pierwszy raz w życiu dostałam taki wpierdol. To jest prawda, to jest prawda. No dostałam w pizdę. I na koniec opowiem wam o Nastrojach, czyli nowym zespole, którego możecie już słuchać w serwisach streamingowych i na YouTubie. Ten zespół założyła moja przyjaciółka Ola Borak, którą zapewne fani programu Mam Talent będą kojarzyć z występów właśnie w tym programie kilka lat temu. No i wtedy już jurorzy poznali się na talencie Oli, a teraz też się na nim poznałam. Do tego samego zachęcam i was. W moim odczuciu świetny występ. Ja właściwie nie mogę się czepić niczego. Piękny moment, naprawdę piękny moment. Ogromne brawa. Ogromne brawa dla ciebie, naprawdę. A teraz zobaczcie, jak sami członkowie zespołu opisują swoją muzykę. Gramy polski dream pop. Zależy nam na tym, żeby ta muzyka była przyjemna i piszemy po polsku. Trochę to jest stricte dream popu, trochę jakiegoś psychodelicznego rocka, dużo elektroniki. No a staramy się to ubrać w taką formę, powiedzmy... Przyjazną. Przyjazną i dla w miarę szerokiego grona odbiorców. Alicja Majewska została jurorką Voice of Poland Senior. W ostatnim czasie często pojawiała się na salonach, dlatego ja zastanawiałam się, kiedy producenci to wykorzystają. No i myślę, że tutaj w tym wypadku jest to bardzo dobry wybór. Kuba Błaszczykowski po raz trzeci został ojcem. Kuba Błaszczykowski jest jednym z najbardziej lubianych piłkarzy polskiej reprezentacji. Poza sukcesami w kadrze udało mu się chociażby w ostatnim czasie uratować krakowski klub Wisła Kraków. Ale to nie koniec sukcesów na jego koncie. Trzecie dziecko przyszło na świat. Jest to chłopiec i ma na imię Fabian. Serdeczne gratulacje. Ale tutaj, jeżeli chodzi o reprezentację, nie kończymy tego wątku. Będzie również wesoło i to niejednokrotnie, bo będziemy mówić o ślubach. I na początek Krzysztof Piątek, gorące ostatnio nazwisko. Za sprawą jego osiągnięć na boisku, ale widać, osiągnięcia na boisku idą w parze z pomyślnością w życiu prywatnym, ponieważ Krzysztof wziął ślub z Pauliną Proczyk, 4 lata starszą prawniczką. Kolejnym piłkarzem, który zdecydował się na ten odważny ruch, jest Piotr Zieliński, a jego wybranką jest Laura Słowiak. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, elegancką stylizacją. Tutaj również gratulacje. No i przekazuję wam konsternację od moich kolegów, którzy zastanawiali się, dlaczego ci piłkarze decydują się na ożenek w tak młodym wieku? Czy nie chcieliby korzystać z popularności? Ja jak najbardziej takie podejście do tematu pochwalam, gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
I na dziś to już wszystko w moim podsumowaniu miesiąca. Jestem ciekawa, czy jakieś jeszcze tematy powinny się waszym zdaniem tutaj znaleźć. Dajcie mi znać w komentarzach. Widzimy się na moim kanale kilka razy w tygodniu, a w kolejnym podsumowaniu już za miesiąc. Do zobaczenia. Cześć!